Nie chodzę do kościoła, bo kościół ogranicza moją wolność. Przecież jestem osobą dorosłą. Co ksiądz arcybiskup odpowiedziałby temu człowiekowi? Kobieta lat 52. Paradoksalne stwierdzenie, które wiemy, robi dzisiaj niestety wielką karierę. Jest to paradoksalne dlatego, że należę do pokolenia, które doskonale pamięta, że w latach 70. i 80., zwłaszcza w latach stanu wojennego, to właśnie Kościół jawił się dla zdecydowanej większości naszego społeczeństwa jako przestrzeń wolności. To jest to, co słyszeliśmy z ust Jana Pawła II, słów, które głosił w Częstochowie na Jasnej Górze. Tutaj zawsze czuliśmy się wolni. A te jego słowa były także osobistym świadectwem, bo przecież w czasach okrutnych II wojny światowej i ucisku hitlerowskiego, nazistowskiego, on z kilkoma innymi kolegami z różnych ośrodków akademickich przedwojennej Polski, Krakowa, Warszawy, Poznania, Wilna i Lwowa, urządzał pielgrzymki, by nie przerwać tradycji pielgrzymek akademickich, które zaczęły się w 1935 roku. I myślę, że wtedy, w tej garstce ludzi, którzy się wtedy na Jasnej Górze w sposób tajny spotkali u stóp Matki Bożej, mógł doświadczyć: tu jestem naprawdę wolny. Proszę przypomnieć sobie te słynne msze za ojczyznę w latach 80. i postać błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. I naraz teraz, po 89 roku, Kościół jawi się dla wielu, albo jest przez wielu przedstawiany nie jako przestrzeń wolności, tylko jako przestrzeń, gdzie wolności nie można zrealizować. Ale wraca tutaj raz jeszcze pytanie. Co to jest wolność? I czy wolność to znaczy dowolność? Czy wolność znaczy to samowola? Czy wolność znaczy to kaprys? Słyszeliśmy tutaj wiele wypowiedzi Ojca Świętego na temat wolności. Jak ja jej słuchałem, to widziałem, słyszałem też w jego wypowiedzi wiele wariantów będących nawiązaniem do, w moim przekonaniu, kluczowego tekstu na temat wolności, który powstał, skomponowany przez niego w roku 1974 w poemacie Myśląc Ojczyzna. Bo właśnie tam, w tym poemacie, znajdujemy następujące stwierdzenia. Wolność trzeba stale zdobywać. Nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar. Utrzymuje się poprzez zmaganie. Dar i zmaganie wpisują się w karty ukryte, a przecież jawne. Całym sobą płacisz za wolność, więc to wolnością nazywaj, że możesz płacąc ciągle na nowo siebie posiadać. Tą zapłatą wchodzimy w historię i dotykamy jej epok. Którędy przebiega dział pokoleń między tymi, co nie dopłacili, a tymi, co musieli nadpłacać? Po której jesteśmy stronie? I mówiąc to, po której jesteśmy stronie, robił rachunek z historii Polski. Najpierw w wieku XVIII, czasów saskich, za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa,
życie w przyjemnościach, w hulankach, nie patrząc na to, że wokół nas rośnie potęga państw ościennych, które już się sposobią do rozbiorów Polski. A potem przyszło pokolenie, czy pokolenia XIX wieku i XX wieku, pokolenia tych młodych ludzi, którzy co jakiś czas zrywali się do powstań narodowych, by nadpłacić za to, czego inni nie zapłacili. I zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo te słowa odnoszą się również do czasów dzisiejszych. Jak one są niejako ponadczasowe. Po jakiej stronie jesteśmy? Bo wolność jest darem i zmaganiem. I trzeba za nią płacić. Ale tylko wtedy, kiedy człowiek płaci za wolność swoim wysiłkiem, swoją wiernością, wtedy naprawdę staje się sobą. I tutaj jeszcze jedno dopowiedzenie. Nie ma wolności bez odpowiedzialności. A odpowiedzialność jest trudem. Odpowiedzialność, którą dźwigam za siebie, za innych, za ojczyznę. Tu się rozgrywa właśnie to pytanie, po której jesteśmy stronie. I tutaj trzeba sobie odpowiedzieć, czy należy do tych, którzy nie zapłacili, czy do tych, którzy mają odwagę nadpłacać za innych w imię odpowiedzialności.